ludzie nie mają węgla, rząd zapewnia, że ten węgiel będzie i składa ofertę samorządowcom, czy ona jest polityczna, czy nie, to jest tylko inna rzecz. Ja się pan pozwala, pan Krzysztof Posak mówi, to jest nie fair. Zacieśnijcie nie zęby, bo to jest gra i tak dalej, i tak dalej. Agencja Rezerw Strategicznych nie sprowadziła od maja ani jednej tony węgla. Ale ja wiem, że była jasność, węgla rzeczywiście. Sprzedawali węgiel. Sprzedawali węgiel, jak już kryzys był. 18 maja Morawiecki zobowiązał agencję do sprowadzenia węgla. Ani jednej tony nie sprowadzili. Ja panu powiem więcej. Dostał w marcu taki alarm, że powinien to robić i zaczął działać w maju. Powiem jedno. Węgla nie ma, drodzy państwo, ale mnie raczej przeraża to, że w sytuacji, kiedy do węgla nie ma, to nawet jeśli przyjedzie, to my dyskutujemy o tym, czy rząd chce złapać samorządowców w pułapkę i pan poseł Posak radzi tak ostrożnie podchodzić, bo to może być pułapka. Czy nie dać się wciągnąć w grę? No, nie bądźmy dziećmi. To jest polityka, toczy się kampania wyborcza i dużo łatwiej PiS-owi czyli będzie... Czyli ludzie i potrzeby węglowe są w tle, tak? Wszystko jest polityką, wszystko jest grą. Nie wszystko. Natomiast jeżeli tego węgla zabraknie, to ktoś będzie musiał być o to obwiniony i z perspektywy rządu bardzo korzystnie będzie obwinić kilka tysięcy jednostek samorządu terytorialnego, a nie samego siebie. Więc my musimy jako politycy opozycji, czy jako samorządowcy, czy jako społeczeństwo być mądrzy i odczytywać tą grę, która tu się toczy. Bosak natomiast, chcę... Proszę bardzo. Prawica z lewicą mówię razem. Były samorządowcy. Ale chciałem się wypowiedzieć jeszcze o tej cenie energii. Pan Krzysztof Bosak o cenie energii. Znaczy, jeżeli będzie tak, że problem jest logistyczny, czyli że węgiel zostanie wyładowany w portach i nie ma kto go rozwieźć, to przecież my zobaczymy te zdjęcia z hałdami węgla, które zalega, a ludzie choćby i sami z przyczepkami po ten węgiel przyjadą. Nie bądźmy głupi, nie oszukujmy się.